Siedzimy sobie właśnie na schodach Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Barlickiego. Nieprzypadkowo, bo naszym dzisiejszym gościem tygodnia będzie Sebastian Michałuszek, fotograf, który swoją fotograficzną pasją zaraża m.in. młodzież z grupy fotograficznej Aczkolwiek. Kim jest grupa fotograficzna Aczkolwiek i czym się zajmujecie? Grupa fotograficzna Aczkolwiek jest to grupa przede wszystkim niesamowicie uzdolnionych ludzi. No i myślę, że to jest to grupa przede wszystkim też przyjaciół, bo dzięki temu, że jest taka bardzo rodzinna atmosfera w grupie, rzeczywiście wszyscy się lubią, potrafimy robić dużo rzeczy w Gliwicach. No między innymi portret Gliwiczan. To myślę, że zawsze miałem na celu, żeby uczyć ludzi w taki sposób, żeby później móc się od nich uczyć. Także myślę, że parę słów należy powiedzieć o wychowankach, o ludziach, którzy osiągają już sukcesy na polu fotografii. I no między innymi no chociażby prestiżowa uczelnia w Opawie, która przyjęła już 3 uczestników naszych zajęć. No to jest naprawdę olbrzymi sukces, zważając na to, że tam ścisła czołówka z Europy się znajduje. No i udało wam się razem jako grupie stworzyć mnóstwo fajnych projektów, z których pewnie Gliwiczanie was kojarzą. Zacznijmy może od portretu Gliwiczan. To cykliczna akcja. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji was zobaczyć albo siebie zobaczyć w waszym obiektywie, powiedzmy może co to takiego. Portret Gliwiczan to już w zasadzie taki projekt, troszkę może legenda w Gliwicach, ponieważ już od 5 lat cały czas działamy z tym projektem w terenie Gliwic, w różnych ciekawych miejscach, charakterystycznych miejscach Gliwic. Taki projekt socjologiczny troszkę, bo już teraz z perspektywy chociażby tych 5 lat zauważamy, że ci ludzie, którzy odpowiadali 5 lat temu, jak oni wyglądali nawet, jednak już widać ten taki mały zarys dokumentu czasów, w których przyszło nam żyć 5 lat temu, a myślę, że za jakieś 30 lat będzie miało to wartość ponadczasową. Kiedyś robiliśmy też taki projekt o podwórkach gliwickich, to dosyć dawno temu, też z grupą fotograficzną Aczkolwiek, z naszego MDK-u. I realizowaliśmy rzeczywiście przez chyba 2 lata, chodziliśmy po podwórkach. No to była bardzo ciekawa przygoda, spotykaliśmy ludzi, bardzo przyjemna atmosfera, uczę ich również tego podejścia do ludzi, żeby się ludzi nie bali. Tak? Jest to problem, młodzież się boi ludzi, tak podchodzić, zapytać się, tak? Chociażby nawet takie proste sformułowanie, czy mogę ci zrobić zdjęcie, bo na przykład, bo mi się podoba coś, tak? Ja zawsze uczę, mów szczerze, nigdy nie rób czegoś takiego, że robisz zdjęcie, obracasz się na pięć i uciekasz. No właściwie lubię fotografować, właściwie naprawdę, bo tak to mnie interesuje, też zarażam ludzi do fotografii, fotografowania prawdy i do określania obrazem prawdy. Dla mnie to też jest jakiś wyznacznik pewnych wartości, nie tylko fotograficznych. Aparat analogowy myślę, że daje taką bardzo przyjemną możliwość wyciszenia się i skoncentrowania na tym, co się robi. To jest bardzo ważne i też staram się ludzi zarażać fotografią analogową. Najważniejsza jest głowa w fotografii, czyli to, co się chce zrobić, to, co się czuje. Dla sprawnego fotografa nawet telefon komórkowy staje się dobrym narzędziem. Podobają mi się Gliwice, no. Mieszkam tutaj od urodzenia, czuję swoisty lokalny patriotyzm do tego miejsca. Ja myślę, że dla osób, które twórczo chcą się spełniać obrazem fotograficznym w Gliwicach, no jest to miejsce też do popisu. Zawsze potrzebuję takiej chwili, żeby wejść w taki swoisty trans fotograficzny, wyłączam swoje niepotrzebne receptory i oddaję się jakby fotograficznie temu, co jest przede mną. Przypomniały mi się pytania z portretu Gliwicze, kim jesteś, tak? Co byś chciał, czego oczekujesz od przyszłości? No, fotografia jest swoistym duchem moim zdaniem. Coś, co pozwala mi na kontakt z otoczeniem, z ludźmi.